My, proszę pani, tylko jesteśmy świadkami wypadku, nic nie robimy. Siłą nas wzięto ze tłumu, nic nie zrobiliśmy. Znajdujemy się na terenie byłego centrum handlowego, które użyczyło nam fragment placu, na którym będziemy prowadzić ćwiczenia powiatowe z udziałem służb, między innymi nie tylko Państwowej Straży Pożarnej, ale Ochotniczej Straży Pożarnej, Zakładowej Straży Pożarnej, Pogotowia, Policji, Straży Miejskiej, Centrum Zarządzania Kryzysowego. Będziemy tutaj ćwiczyć sytuację, gdzie na terenie takiego dużego miejsca podczas nielegalnych wyścigów samochodowych doszło do wypadku z udziałem wielu osób poszkodowanych, gdzie samochody biorące udział w takim nielegalnym wyścigu zderzają się ze sobą i niektóre wpadają na ludzi gapiów, którzy obserwują to. Musimy być przygotowani na wszystkie możliwe scenariusze, dlatego współpracujemy ze Strażą Pożarną po to, żeby ćwiczyć i jak najwięcej na takich ćwiczeniach wiedzy, przede wszystkim umiejętności nabyć, doświadczenia, żeby później w realnym życiu, gdyby doszło do takiego wypadku, wiedzieć jak działać. Jeżeli policjanci przyjeżdżają jako pierwsi, no to zaczynają przede wszystkim od ratowania życia, zdrowia ludzi poszkodowanych. Jeżeli mamy już odpowiednie służby, którym możemy tych poszkodowanych przekazać, czy to Straż Pożarna, czy pogotowie, no to wtedy przede wszystkim przystępujemy do oględzin, do wyjaśniania skutków, zbierania materiałów, dowodów tego, co się wydarzyło, kto był sprawcą ewentualnym. No i później już wszystko będzie rozstrzygał sąd, tak? Przy zdarzeniu, jeżeli mamy miejsce z wypadkiem. Oprócz tego elementu na miejscu zdarzenia też ćwiczymy transport do szpitala. W tym ćwiczeniach uczestniczą szpitale tutaj dwa mysłowickie. Jeżeli by ewentualnie była potrzeba pojechania na inny oddział, który szpitale mysłowickie nie dysponują, to też mamy takie miejsce w Mysłowicach, że zespół ratownictwa fizycznie na miejsce jedzie nie do szpitala, tylko aplikacyjnie, tak, i przekazuje tego pacjenta. Czasy są rzeczywiste, to znaczy w momencie, kiedy dojdzie do zdarzenia, kiedy będzie informacja dyspozytora o takim zdarzeniu, to czasy są rzeczywiste. Czyli nie jest tak, że zaczynamy ćwiczenia i wszystko jest na miejscu. Dojazd zespołu ratownictwa, motocykli ratunkowych będzie rzeczywisty, taki jakby był faktycznie w rzeczywistości. Ćwiczenia na pewno pokazują, jak to wygląda taka sytuacja, jak jest tłum i dużo ludzi, bo no, jak jest takie pierwsze wrażenie i tych dużo samochodów, to jak ktoś nigdy, powiedzmy, nie był świadkiem wypadku albo coś, to może to dla niego być takie trochę szokujące. I pokazuje to jednak to bardzo fajnie, tą powagę sytuacji, jak faktycznie tutaj wszyscy organizują i słychać nawet jak jest się przechodnie tą komunikację mniej więcej między różnymi oddziałami, tam Straż Pożarna, że teraz się tak wydaje, tam jedni krzyczą, że jeden nic nie robi, drugi nic nie robi, ale faktycznie tutaj chodzą i jeden mówi drugiemu, co ma zrobić, to kto kogo przejmuje. Faktycznie tutaj pomimo takiej ilości ludzi widać tą organizację i że każdy faktycznie coś wykonuje.